Witam towarzysze, jak widzicie wróciłem już do mojego domu we Francji i nagrywam ten krótki filmik, by zareklamować rozmowę, którą przed chwilą odbyłem z Mateuszem Piskorskim. Rozmowę w języku angielskim na kanale Rebirth of Communism. Rozmowę na temat wczorajszej antywojennej demonstracji, która przeszła ulicami Warszawy. Mateusz Piskorski wielokrotnie na tej demonstracji przemawiał, więc cieszy mnie fakt, że miałem właśnie możliwość porozmawiać z Mateuszem i zachęcam Was, towarzysze, do rozpowszechniania tego linka na różnych anglojęzycznych forach. Polska ma niestety opinię kraju rusofobicznego, kraju, gdzie nikt przeciwko tej wojnie nie protestuje, i ten materiał jest właśnie skierowany do różnych towarzyszy mających podobne poglądy, towarzyszy walczących z NATO, towarzyszy walczących z nazizmem na Ukrainie, żeby wiedzieli, że także w Polsce rodzi się, no, ten ruch antywojenny istnieje już jakiś czas, no ale krzepnie, nabiera siły, rozwija się, i ta demonstracja jest tego najlepszym dowodem, a miejmy nadzieję, że kolejne demonstracje będą jeszcze większe. Więc materiał jest w języku angielskim, co prawda jakość połączenia jest dość słaba, momentami Mateusza nie słychać, no ale tutaj chyba zgodzimy się co do tego, że największym tutaj zaletą tej rozmowy są tam właśnie obrazy z tej demonstracji, także różne plakaty, inne takie. Więc towarzysze, jak macie jakichś anglojęzycznych znajomych, wysyłajcie im tego linka i cieszmy się wszyscy razem, że rodzi się w Polsce ruch antywojenny.